dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i portal Dzień Dobry Białystok. Chcę dzisiaj powiedzieć parę słów na temat protestu, który trwał do niedawna w Sejmie. Trwał, ale nie wiadomo, czy jeszcze nie będzie trwał dalej. Ten protest trwał od przedświąt Bożego Narodzenia, prawda, wszyscy pamiętamy, przynosili nawet wigilijny pasztet, tudzież inne rzeczy. I ten protest jest o tyle ważny, myślę, dla mnie, ale nie tylko dla mnie, ponieważ on miał się odbywać w intencji tak zwanych wolnych mediów, czyli w obronie wolnych mediów. Czyli teoretycznie takich redakcji jak moja, jak Dzień Dobry Białystok, która jest wolna, niezależna, czy jest obiektywna, niech każdy sobie oceni to sam. Na pewno jest wolna, ponieważ nie otrzymujemy do dnia dzisiejszego, od początku istnienia redakcji, żadnych publicznych pieniędzy. Ani jednego grosza nigdy redakcja nie otrzymała. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że protest, który trwał przez bardzo wiele dni, tak naprawdę, czy on trwał, czy on nie trwał, czy on jeszcze będzie trwał, dla mnie totalnie nic nie zmienia. Bo ja już mówiłam, pisałam o tym na portalu Dzień Dobry Białystok, że jeżeli ktokolwiek chce mieć wolne media, to niech zrobi to, co ja. Po prostu niech utrzymuje swoje media bez żadnych publicznych pieniędzy. I wtedy żadne media nie będą chodziły na pasku takiego czy innego polityka, takiego czy innego ugrupowania, czy to sejmowego, czy samorządowego. I wtedy będziemy mieli wolne media, problem sam się rozwiąże. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że jest grupa parlamentarzystów, którzy protestują w obronie wolnych mediów, przynajmniej tak mówią, że protestują w obronie wolnych mediów. Niektóre wolne, tak zwane media przychodzą, relacjonują, to pokazują, bo są zainteresowane, no nie ma co ukrywać, pieniędzmi, które dane ugrupowanie może im zaoferować, bo tak do tej pory było, to wszystko tak funkcjonowało. Ja pomijam media narodowe, bo to jest zupełnie jakby inna historia, natomiast wszystkie media prywatne, takie jak moje, jeżeli mają być wolne, to tak jak mówię, jest prosta sprawa. Trzeba zrezygnować z publicznych pieniędzy i problem sam się rozwiąże. Natomiast ja jeszcze powiem tylko drugą rzecz, że nie mam zamiaru i nie będę relacjonowała żadnych demonstracji ani manifestacji w obronie tak zwanych wolnych mediów, tudzież innych, bo to niczego nie wnosi. Jeśli mieszkańcy będą chcieli uczestniczyć, taką informację u mnie otrzymają, że takie i takie wydarzenie się odbywa, taka czy taka manifestacja, demonstracja, ale relacjonować nie będę, bo są panowie i panie, którzy tylko na tym zbijają kapitał polityczny, a to nikomu nie służy, mi na pewno. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal Dzień Dobry Białystok. Dziękuję.